trzyma. Jest to kolejny dzień i kolejna próba wejścia na wodospad. Mamy nadzieję, że tym razem nam się uda. Zapłaciliśmy 5 euro za parking, a mogliśmy 3. No i Pasza już pejsy ciągnie po ziemi. I mamy jeszcze dalej, musimy podejść i prawie spaliliśmy sprzęgło. Jeszcze 2 euro drożej. A myślę, że następny parking był 3 euro. A wczoraj dobra. Zapłaciliśmy też za parking. Dobra, wchodzimy. Zaraz się odzywamy. Nie ma tego. Cześć. Już nie możemy się doczekać, jak wyjdziemy do tej wody. Jadę do Taco Bella. Ach, ja i korpus. Ja i męski korpus. I ty będziesz mówił właśnie paluszkami. Cześć, to ja, korpus. Chcielibyśmy tak nagrywać. To nie jest korzystne dla mnie. Ostatni raz jedliśmy Taco Bella na Florydzie. Tak. Nawet nie widać ekscytacji. Nie widać żadnego. Bo te maski cholerne. Jesteśmy. Mamy to. Na początek tylko szybko powiem, że zapłaciliśmy 16 euro za quesadillę, wrapa. Zaraz będziemy jakiegoś i burrito. Burrito i jeszcze mamy twarde tacos. Tak. I dostaliśmy 4 ostre sosy, podobno ostre, tak pan powiedział, i mają napis hot. It's hard being hot. Dobra, od czego zaczynamy? Od tego, bo leży gołe, nie? Tak. Dobra, to się częstuje. Widzę, że przywarło nieco i się trochę rozwala. Mhm. Przez to, że przywarło. Nieco przywarło. Tak. Ale ogólnie to wzięliśmy chyba z kurczakiem i łagodnym, nie? Aha. Tak. Fajny to ma smaczek. Kurczak taki w sosie, taki poszarpowany, bo to nie są takie kawałki kurczaka jak w wielu daniach, ale mięciutkie. Mhm. Są tu kawałki bekonu chyba też, nie? Chyba tak, sos średni. To jest ten? Tak, lejący. Taki... A ostry? Trochę pikantny. Ale ciekawe, bo my to nie wzięliśmy tego ostrego, a ja czuję, że to jest ostre. No i minusik za to, że tak się tutaj rozlało. Że mamy tutaj, nie wiem czy to widać, że tak nam się rozlało. Ale co, jak na fast foodzik, to takie pyszniutkie, nie? Mhm. Dobra, burritko. Mhm. Ok. Dużo nie widać. Mocno serowe. Co to właśnie jest? No kurde. Mocno serowe. Tak. Kurde, pycha. Tak, mocno surowe. A tutaj mamy hard shell taco tutaj, nie? A to jest pyszne. To jest takie mielone, nie? Mhm. A to jest już mój faworyt. Jest bardzo dużo cheddaru. To jest pyszne. No chyba musimy się już wymienić. A to jest ciekawe, bo jest dużo sałaty. I to jest takie najchłodniejsze z tych wszystkich. Takie chłodne. Zimne bym powiedziała. Chłodna śmietana też tam jest. Mhm. Ale ogólnie tutaj w Taco Bellu jest pusto. No. Ale ogólnie są dwa piętra, na górze nikogo nie ma. Tu jesteśmy na ten moment, my jakaś dwójka. Dwie osoby. No i to jest ciekawe. Nie wiem, czy czegoś podobnego nie jadłeś w Stanach, nie? U. Widzieliście to? Nie doleciał do niczego istotnego. To jest taki placuszek. Takie bobo. Duże w ogóle. Ciężkie. Już się nadal. No też. Ale to jest smaczne. Tak? To też jest kurczak.
Jest takie pikantniutkie. Ja lubię to mielone mięso głowę. Chyba jedno. W tak obalu niż kurczaka. Pyszne, nie? Te sosiki niezbyt fajne. Średniaczka. I tylko te mieli. Chemiczne trochę takie. Ale jedzenie całkiem smaczne. Jak na fast food, to chyba wolę już coś takiego, nie? Jak to jest bardziej pożywne niż jakiś McDonald's. Ta tortilla też tak nie męczy jak buła, nie? W końcu coś razem zjedliśmy. Co, chyba tyle. Jak oceniasz? Nie ma już tej euforii na Florydzie, bo tam był pierwszy raz. Już wiedziałem, czego się spodziewam mniej więcej. I uważam, że się praktycznie nie różni od tego. Takie połączenie twistera z trochę innym mięsem. Zdecydowanie mielone mięso wołowe według mnie jest lepsze niż kurczak. Kurczak to taki kebabowy chyba. Bo taki rozdrobniony. Nie ma takich dużych kawałków kurczaka. Kurczak bardziej przypomina twistera. No to chyba tyle. Lecimy połazić. Na zdrowie dla nas. Hey, how are you? Very nice. You look good. You must be Russian. Very nice girl. Ukrainian. Hey. You from here? Wanna go have some party? Cut a nice crib around, you know. You can go with us and have fun. Care? Ja po prostu potrzebuję, żeby ktoś mi naprawił zlew. All right. You need a good hydraulic. Polish good hydraulic. I show you. I'm a good plumber. I'm a good plumber. I go with you. Check the pipes. Everything all right, girl? You like it? You like it. I give you $100. You hear you have. Oh, nice. Let's go. Co ty pilnujesz, moja dziewczynko? Wszystkie się otworzyli. Wszystkie się otworzyli. Dziewczynka pilnuje mała. Mała z muszelką. Pilnuje muszelę. Każdy z nas wyszorował przynajmniej jedną muszelkę. Dzień dobry. Idziemy dzisiaj na wschód słońca, który jest o 7.06, czyli dokładnie za 20 minut. Idziemy. Tam na dole mamy taką dziką plażę, do której sobie pójdziemy. Stamtąd będziemy obserwować słońce wschodzić w okolicach tego miejsca. Dzisiaj na tą górę. Nie mam pojęcia, ile mamy. Polacy! Polacy! Ale dobrze was widzę! Przepraszam za tego Polaka, za tego rodaka.
Nie mam pojęcia, ile ma metrów ta góra, ale myślę, że tutaj gdzieś wpiszemy co i jak, jakieś odległości. Bo w ogóle nawet się nie ogarnęliśmy, ale wydaje się, że wchodzi się tam chyba 1,5 godziny, tak? Więc no jest całkiem wysoka. Podobno. I dzisiaj przyjeżdża do nas, przyjeżdżają do nas nowi członkowie naszej kilkunastoosobowej ekipy. Pozdrawiamy i będzie zabawa, a my jutro jedziemy. Niestety. Idziemy. Tu już się trochę zrobiło rozprężenie, bo tam z tyłu to były same jakieś skały. Trzeba było jak kozy iść. Ale możliwe, że to się zaraz zacznie znów. Michasia to wypaca jak konia. Dzisiaj się trochę gorzej czuję. Zaraził się chyba w końcu ode mnie. Gdzieś na szczycie góry. Jesteśmy. Nie było lekko. Ale widoki są fajne. Widoki są warte grzechu i każdej kropli potu. A ja się dobrze wypociłem. Darza ma koszulkę wręcz do wyciśnięcia. Z nami Madia i Buddy. I Mata Karan. A jeżeli szukasz w życiu samoakceptacji, tudzież miłości, to zapamiętaj, żołądkowa gorzka z figą to jest to, czego potrzebuje twój organizm. Najpierw opływamy, potem się zatrzymuje i można pływać i skakać. Ej, bilet musimy mieć. Bilet! Ola. Wracamy. Jutro lecimy do Lizbony. Tam mamy nockę i już do domu w poniedziałek. Ja tak bym mogła jeszcze z tydzień posiedzieć. Naprawdę było zajebiście. Jest zajebiście. Ale właśnie szukasz w życiu samoakceptacji, tudzież miłości, to zapamiętaj, żołądkowa gorzka z figą to jest to, czego potrzebuje twój organizm, aby poczuć się lepiej. A ty jesteś from America? Yes. Brudny ten obiektyw. Brudny jak ty? Brudny jak twoje serce. Jak twoje myśli. Tam dzisiaj byliśmy. Idziemy na kolacyjkę. Do włoskiej restauracji. Nie do hiszpańskiej. Bo mamy tu dobrą włoską, nie byliśmy w niej. Idziemy wszyscy morzem. A raczej ścieżką obok morza. Idziemy się najebać, a nie. Nie ma co się oszukiwać tak naprawdę. Jest kurwa wieczór, która jest 20 zaraz, czwartek. Czy trzeba zrobić podkład pod piątek? Piątek. To tym bardziej. Jest piątek? Tak. Tygodnia koniec i początek. Kurwa, no to tym bardziej. No. Więc my już tak, patrząc co nieco tutaj wypiliśmy. Tak, czyli ogólnie zostało wyjaśnione. Dobrze, jeszcze po kielichu. Gdzie i po co? Dla kurażu. No to odwróć się tak i... Tak, no. To może ja będę prowadził. No, no i się. Zapraszam na nasze włości. Co? Kręcisz jak młodzie się po wino? Boka. Nie? Nie ma czasu na wino. Trzeba po prostu pierdolić po kieliszku na kurę. No długa droga.
A nie reklamujemy? Tak, to to. O, to. Jakie? Boka loka. Loko, loka, loka. Loko. Udeczka? Dobra, ile masz hipsów? Wyskakuje, że jest zamknięte. Otworzyłam parkę. Dobra, to mówię. Boka al loko. Kamery na ten? No i tak można iść. I tak można żyć. Nie ma tej restauracji. A że tak żyjemy, to... Co zrobić? Widzicie, jaki tam jest widok za oknem? Zatrzymaliśmy się na plaży, długo to trwało i chcieliśmy wypić mojito, ja i moi przyjaciele tutaj. Wzięliśmy jedno na pół z Mają, Mirek wziął jedno, młody wziął jedno, więc long story short, wzięliśmy 3 mojito na 4 osoby i ja nie wiem, co się dzieje. Kosi, muci, chłopa wywróci. Co mogę powiedzieć? Bardzo dobra. Ośmiornica delikatnie twarda, ale taka twarda ze strukturą, bym powiedział. I nie robi jakby... Nie żuje się. Ma strukturę. Pyszne jedzenie, fajny sosik słodki, trochę kawioru, ziemniaczek. Fajna kompozycja. A młody jadł bułkę z humarem, była pyszna. Zakwaszona trochę octem, jakaś kapusia w coś środku. Coś takiego nieazjatyckiego dla mnie w sobie. Jestem zdania, że jak gdyby słodycz właśnie homara była kontrowana octowością jak gdyby z sałatki, więc według mnie była idealna. Niemniej budka, jeżeli chodzi o samą bułkę, była za sucha. Tak, suchych bułek nie lubimy, ale młody się zna i lubimy posłuchać młodego, jak opowiada. Suchych bułek nie lubimy, ale ta i tak była znośna według mnie. A pieczor jak kazone? Tak. Pokaż do kamery, jak wygląda. Kurwa, polberi. Lala. To była klasyczna.